szkoda mi chłopaków, bo rzeczywiście nie wiem, czy wystarczy im wytrwałości, że będą konsekwentni, bo ja cały czas powtarzam, że musimy być konsekwentni, musimy być cierpliwi, musimy być pokorni i myślę, że prędzej czy później zaczniemy wygrywać. No, to naprawdę jest już smutne, że nie, ta ich praca po prostu nie jest nagradzana. Tutaj po prostu no, brakuje nam, no już, ja już nie wiem, czego nam brakuje, bo bez przerwy mówimy o skuteczności, tu nie wiem, czy szczęścia. Tutaj bramkarze najczęściej grają życiowe mecze u nas. Praktycznie no, trudno to jakikolwiek to wytłumaczyć. No, jestem no, podłamany tą sytuacją, chociaż myślę, że prędzej czy później no, musimy zacząć wygrywać. To jest, tak jak mówimy, przestaje być to śmieszne, bo sytuacja w tabeli jest bardzo trudna. Jesteśmy na samym dole. A tak naprawdę, jeżeli chodzi za ten sezon, to powinniśmy mieć dużo, dużo więcej punktów, bo w zasadzie w każdym meczu jesteśmy zespołem, który dominuje, który ma więcej sytuacji. Ale no, tutaj zespół Świtu pokazał, jak można zremisować, praktycznie no, stawiając autobus przed polem karnym i broniąc wyniku od samego początku. Paweł Głowacki, drugi rzut karny w tym sezonie, na przestrzeni kilku tygodni, drugi niewykorzystany. On jeszcze będzie wykonywał jedenastki, czy już? No trudno mi powiedzieć. No, Paweł czuł się na tyle dobrze, żeby podjąć się tego zadania. No, uderzył znowu nieskutecznie, niedobrze. Bramkarz wyłapał ten strzał. No trudno, ja nie mam pretensji o to, że po prostu nie strzelił tego karnego, bo nie tacy piłkarze jak Paweł nie strzelają. Do nikogo nie mam pretensji. To po prostu no, taki jest los, że po prostu musimy być cały czas cierpliwi. Dużo mówić, no dzisiaj z czystym sercem mogę powiedzieć, że cieszę się z remisu bezapelacyjnie. Dominującą stroną, lepszą stroną był Olsztyn. Naprawdę jestem zaskoczony, przestrzegano mnie przed tym zespołem, bo w każdym meczu, w którym grali, z tego co wiem, mieli przewagę, mieli sytuację, tylko jakoś tej kropki na dinie mogli postawić. Dzisiaj już mieli wszystko i tutaj pochwały dla trenera Kaczmarka, bo zrobił wszystko, żeby ten mecz wygrać, łącznie dzisiaj z rzutem karnym. No, u mnie bohaterem meczu bezapelacyjnie bramkarz plus chłopcy, którzy dość ciężko w defensywie pracowali. Nie spodziewałem się tego, że tak słabo dziś będziemy wyglądać fizycznie. I tu widzę problem, nie wiem, może ja gdzieś popełniłem błąd po tym meczu ze Śląskiem, może po prostu się wysiłek ilości tych meczy nałożył. I stąd, a nie wiem czy wiecie, ja mam naprawdę dość bardzo wąską kadrę, samo to, że dzisiaj w 16 przyjechaliśmy. Także i to nie dlatego, że kogoś nie wzięliśmy. Także to jest, tu myślę, że jest jakiś problem, no także my się cieszymy z tego remisu, bo zawsze remis na wyjeździe to jest remis. Zaskoczony jestem małą ilością punktów Olsztyna, bo dla mnie to jest jeden z lepszych zespołów, jakie widziałem.